Witam wszystkich serdecznie na wykładzie, na który zaprosił Państwa Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Akurat tak się składa, że już niedługo rozpocznie się 17. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina i ten wykład to stanowi swoiste preludium, ponieważ mamy dzisiaj w polu uwagi problem adekwatnej interpretacji dzieł Fryderyka Chopina. Będziemy mówili właśnie o grze na miarę jego pianistyki, ponieważ jak napisałem w takim kilkuzdaniowym tekście informacyjnym dotyczącym dzisiejszego wykładu, jakie muszą być spełnione warunki, by można było mówić o wykonaniu stylowym. Oczywiście musi to być wykonanie, które jest absolutnie wierne intencjom kompozytora uwidocznionym w zapisie nutowym, także oddające styl i język dźwiękowy tego twórcy. Ale gdy chodzi o muzykę Fryderyka Chopina, to stanowczo za mało. Kluczem tutaj powinna być sama gra, ponieważ trzeba mieć na względzie to, że gra Fryderyka Chopina to było arcydzieło sui generis i tylko dzięki tej grze, będącej zjawiskiem wyjątkowym, przesłania muzyki Chopina mogły w pełni się ujawnić. Anton Schindler, sekretarz Beethovena, tak o tym pisze. Idealność Chopina przejawia się w nadzwyczaj oryginalnym, wręcz niedoścignionym wykonaniu. Wykonanie jego uczniów miało się tak do oryginału, jak litografia do olejnego obrazu promieniającego barwami. Wilhelm Lenz, też świadek kreacji wykonawczych Fryderyka Chopina w Paryżu, pisze tak. Kompozycja Chopina utworzyła dla fortepianu nową erę. Jednak trzeba się obawiać, że potomni nie pojmą tych kompozycji na skutek nieznajomości sposobu wykonania, także intencji Chopina i jego rozumienia instrumentu. Inaczej bowiem wyglądają one na papierze niż odpowiadające im postaci dźwiękowej. Przychodzi mi na myśl podobna sytuacja. Rok 1853 w Düsseldorfie u Schumana pojawia się Brahms, 20-letni. Przedstawia mu sonatę fortepianową C-dur i to odsłuchanie uświadamia Schumanowi, że ma do czynienia z geniuszem. Zresztą napisał do Józefa Joachima, że to jest ten, który miał właśnie się pojawić, ten oczekiwany następca Beethovena. I oczywiście natychmiast pisze entuzjastyczny artykuł w swoim piśmie Neue Zeitschrift für Musik, a także stara się o wydanie drukiem pierwszych kompozycji Brahmsa i pisze do Hertla, do wydawcy w Lipsku, takie słowa. Napiszę dziś do Brahmsa z prośbą, aby jak najprędzej pojechał do Lipska i sam przedstawił panu swoje kompozycje. Jego gra jest nierozłącznie związana z jego muzyką. Nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek słyszał tak oryginalne efekty dźwiękowe. A do Józefa Joachima Schumann pisze tak. On musi jechać do Lipska, przekonaj go, bo inaczej wyrobią sobie fałszywą opinię o jego utworach. On musi je zagrać im sam. Oczywiście my nie znamy gry Chopina w jej żywym wydaniu, ale dzisiaj już tyle czasu upłynęło, chopinologia ma wspaniałe rezultaty i te źródła, które mamy do dyspozycji, źródła pośrednie, a więc opinie muzyków, zarówno pianistów, jak i dyrygentów, jak i kompozytorów, opinie krytyków, opinie słuchaczy świadomych rzeczy, opinie artystów reprezentujących inne dziedziny sztuki, one się jakoś układają w pewien obraz, są jakoś zbieżne, dopełniają się nawzajem i wydaje się, że to jest pewien zasób informacji, który pozwala nam zrekonstruować pianistykę Fryderyka Chopina. Dlatego nieodżałowanej pamięci profesor Ekier twierdził, rekonstrukcja gry Chopina jest możliwa, a jeżeli możliwa,
to jest również potrzebna dla sytuacji, w której będziemy mogli mówić o możliwości pełni interpretacji, czyli oddanie sprawiedliwości dziełu w całej pełni. Proszę Państwa, dam jeszcze jedną informację istotną, dlatego że trzeba mieć świadomość, że Chopin był właściwie jako pianista samoukiem. On uczył się 3 lata w konserwatorium warszawskim pod kierunkiem profesora Józefa Elsnera, genialnego pedagoga, ale uczył się kompozycji. Właściwie nie kończył studiów pianistycznych. Wobec tego, jak przyjechał do Paryża i usłyszał tam słynnego pianistę i kompozytora, wtedy słynnego, dziś może mniej, to wtedy nabrał ochoty uczenia się u Kalkbrennera, tym bardziej, że Kalkbrenner sam zaoferował mu, że tak powiem, pomoc i obiecał, że 3 lata będzie go kształcił. Entuzjastycznie o tym pisze Chopin do przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego o tak. Od tego czasu codziennie widujemy się, on z Kalkbrennerem. Albo on u mnie, albo ja u niego, a poznawszy mnie dobrze, robi propozycją, żeby 3 lata u niego się uczyć, a zrobi ze mnie coś bardzo, bardzo. Dowiedziawszy się o tym ojciec, a już w szczególności profesor Elsner, odradza tego typu doświadczenie i zresztą Elsner był oburzony propozycją Kalkbrennera, że dokona zmian czy korekt w koncercie e-moll Fryderyka Chopina i sam Elsner pisze do Fryderyka: ty dziś, czując co dobre i lepsze, sam sobie drogę torować powinieneś, twój geniusz będzie cię prowadził. To, w czym artysta zadziwia współczesnych, może mieć tylko z siebie i przez doskonalenie samego siebie. Rzeczywiście Elsner był świadomy tego, że w samej grze fortepianowej, w samej pianistyce Chopin otwiera nową epokę. Hieronim Trun w takim piśmie Musikalische Reiseblätter pisze: mądry pan Elsner natychmiast zorientował się, co za poetyczne ziarno tkwi w tym młodym marzycielu. Wyczuł, że ma przed sobą założyciela nowej epoki gry fortepianowej, że go nie można w zwykły sposób krępować, jeśli ma on odnieść zwycięstwo. Jest jeszcze jeden aspekt tej pianistyki i tej muzyki, bo pianistyka była narzędziem muzyki Fryderyka Chopina, mianowicie ten wymiar poetycki. Kilka słów o tym trzeba powiedzieć. Mianowicie już 26 kwietnia 1835 roku, kiedy Chopin wystąpił w sali konserwatorium paryskiego, krytyk tamtejszy Gustave Choquet widzi go jako uosobienie poety. Robert Schumann dwukrotnie właśnie wtedy, kiedy recenzuje etiudy Fryderyka Chopina, rok 37, mówi, że są to twory par excellence poetyckie. Następnie w Neue Zeitschrift für Musik, w piśmie, które sam Schumann prowadzi, pisze tak: on jest i pozostanie najśmielszym i najwznioślejszym poetą naszych czasów. Eugeniusz Delacroix, przyjaciel Chopina, maluje go, najpierw robi szkic ołówkowy, Chopin jako Dante z wieńcem laurowym, a więc poeta poetów. W 1842 roku wspomniany Schindler mówi, słysząc grę Fryderyka Chopina, mówi, że jest to wcielenie w fortepian czystej poezji. A w 1842 roku, w tym samym roku, Louis Escudier, recenzując koncert Chopina, pisze: jego inspiracja, a ma na myśli w tym przypadku grę, jest natury poetyckiej. Sporo mamy przesłanek, ale teraz zastanówmy się właśnie, jak się ma do tej wiedzy naszej o muzyce, o grze Fryderyka Chopina, jak się ma współczesna interpretacja. Nie ulega wątpliwości to, co powiedziałem na wstępie, że kiedy mówimy o wykonaniu stylowym, to przede wszystkim jest to absolutna wierność wobec tekstu. Tekst Chopina jest nienaruszalną świętością,
tam naprawdę żadnej nuty ani dodać, ani zmienić się nie godzi. Dość ciekawą refleksję zapisał Igor Strawiński w takiej cienkiej książeczce Poetyka. Jest to zapis wykładów, jakie wielki kompozytor wygłosił na Uniwersytecie Harvardzkim i odnośnie interpretacji Strawiński napisał tak. Grzech przeciwko duchowi dzieła zaczyna się zawsze od grzechu przeciw literze. Ja Państwu teraz zaprezentuję pierwszą frazę wstępu do Wielkiego Poloneza Esdur, opus 22, jak gra ten wstęp Michał Pletniow. Zobaczycie Państwo, że no, tutaj mamy do czynienia z pewną nonszalancją. Artysta pozwolił sobie dodać kilkanaście nut. Wierzyć się nie chce, że to w naszych czasach jest możliwe, wobec tego posłuchajmy jeszcze raz. Arturo Toscanini mawiał kiedyś, że on oczekuje od wykonawcy, żeby zrealizował dzieł come scritto, tak jak jest napisane, nic więcej. Oczywiście mylił się, znaczy był wielkim dyrygentem, ale akurat te słowa to nie mogą stanowić katechizmu dla wielkiego wykonawcy. Natomiast genialnie pozycję wykonawcy wobec dzieła określił filozof, ale skądinąd też kompozytor, uczeń Schönberga, Theodor Wiesand Grund Adorno, kiedy napisał: nutowy zapis dzieła nie jest identyczny z dziełem. Wierność tekstowi oznacza stały wysiłek uchwycenia tego, co tekst ukrywa. Proszę Państwa, no, nie można było genialniej tego sformułować, to znaczy są pewne sfery dzieła muzycznego, które nie da się zafiksować przy pomocy tekstu nutowego, że tekst nutowy jest tylko pewnym szkicem, pewną ramą, natomiast dzieło muzyczne zakłada nie tylko wykonania, ale współtworzenia, właśnie dopełnienia no, tych sfer, które nie zostały zapisane, bo nie mogły być, ale do dzieła przynależą. Stąd też Ernest Ansermet w takim swoim dziełku Écrit sur la musique, 1971 rok, nigdy nie gra się tego, co jest napisane, ale nie wolno grać niczego, co nie jest w zgodzie z muzycznym tekstem. Pierwsze zdanie brzmi paradoksalnie, ale ono powinno brzmieć tak: nigdy nie gra się tylko tego, co jest napisane, ale nie wolno grać niczego, co nie jest w zgodzie z muzycznym tekstem. I teraz poproszę Państwa o spojrzenie na pierwsze frazy Walca Asdur, opus 34, numer 1. I proszę zobaczyć, dlatego skupię się na tym przykładzie, ponieważ notorycznie pianiści realizują istotny błąd. Mianowicie w takcie trzecim i czwartym jest przesunięcie akcentu i właściwie tak jest, że ten ostatni akord w takcie czwartym jest akcentowanym. Tam tabada. I grają tak pa 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 pam, a tymczasem powinno być tak. Pokazuje tak trzeci i czwarty. Pa pa param. Pa-pa-param. Jest to absolutne zakłamanie figury retorycznej. Jest to absolutnie w niezgodzie z intencją kompozytora. Oto jak gra ten fragment Zoltán Kocsis. Proszę Państwa, a jak gra Alice Sarah Ott? To jest japońsko-niemiecka pianistka, młoda, no niewątpliwie utalentowana, która nagrała walce dla Deutsche Grammophon. Robi ten sam błąd,
ale podkreśla jeszcze jego wagę, ponieważ ta ostatnia nuta jest nieco opóźniona, ostatnia nuta tego motywu, co jeszcze jakby wzmaga jej znaczenie. Niestety także wielki Aszkenazy ten sam błąd popełnia, chociaż no, w dalszym ciągu zadziwia wspaniałą artykulacją, skądinąd świetny od strony pianistycznej, ale błąd jest błędem i to na samym początku utworu. Również w 1975 roku, grając tego walca na konkursie chopinowskim, jego triumfator, genialny pianista Christian Zimmermann, popełnił także ten błąd. Proszę Państwa, wiemy o tym, że Christian Zimmermann studiował przed nagraniem koncertów Fryderyka Chopina z orkiestrą festiwalową, czyli złożoną z bardzo utalentowanej polskiej młodzieży, studiował kilkadziesiąt, około 70 wykonań tych utworów. Po co to czynił? Właśnie po to, żeby z całym krytycyzmem dojrzeć to, co stanowi w tych nagraniach pewną narośl tradycji, znaczy pewne maniery, prawda, niewątpliwie błędy wykonawców, co stanowi taką okleinę absolutnie niezgodną z literą dzieła. Był taki genialny dyrygent Carlos Kleiber, który całe życie wracał do studiowania partytur, które przecież znał na pamięć, no doskonale każdą nutę. Ale właśnie ta otwartość dyrygenta na sygnał płynący z tekstu nutowego zakładała, że może jeszcze odkryje jakiś nowy aspekt dzieła, którego dotąd nie dostrzegłem. Więc ta sama intencja właśnie w przypadku Christiana Zimmermana. Drugim aspektem, na który chciałem zwrócić uwagę, ja dlaczego skupiam się na tym przykładzie? Oczywiście mógłbym cały wykład poświęcić niezgodnościom wykonawców, wielkich wykonawców, z tekstem nutowym, ale ponieważ ten błąd jest błędem notorycznym, czynionym przez wielkich pianistów, więc on pokazuje, że to nie jest tak, że wszyscy są bez grzechu, gdy chodzi o sam tekst, a to przecież jest dopiero podstawowy poziom wierności wobec dzieł, prawda? To znaczy nie można naruszać tekstu, ale trzeba stworzyć to, czego tekst nie mógł zawrzeć. Drugim elementem istotnym dla pianistyki chopinowskiej, jeśli mamy mówić o jej rekonstrukcji dzisiaj, jest brzmienie właśnie. Mówią Włosi, il tempo giusto, prawda? Czyli tempo, które, dosłownie giustizia, sprawiedliwość, tempo, które oddaje sprawiedliwość dzieł, właściwe, adekwatne. Tak samo mówią il suono giusto, to znaczy właściwe brzmienie, właściwa sonorite. Christian Zimmermann. Już od dawna poświęcam wiele uwagi poszukiwaniom idealnego brzmienia, to znaczy odpowiedniego dla określonej muzyki. Innego brzmienia wymaga Ravel czy Debussy, innego Bach, Mozart, Beethoven, a innego Fryderyk Chopin. Proszę Państwa, no, za chwilę będziemy świadkami wykonań, wielu wspaniałych wykonań na pewno na konkursie chopinowskim, ale też i wielu błędnych w tym sensie, że w niezgodzie z chopinowską dynamiką. Wielu młodych pianistów właśnie przekracza
granice wytrzymałości instrumentu. Ucieczka w forte, troppo forte, to jest coś, co naprawdę nie przystoi tej sferze właśnie brzmień chopinowskich. Wydaje się, że oni powinni wziąć sobie do serca tytuł, który nadał swojej książce wybitny pianista i kameralista, on nagrywał z wielkimi solistami, Gerald Moore, i napisał taką książeczkę Wspomnienia akompaniatora. Zaczął od pytania, am I not too loud? Czy nie jestem za głośno? W wersji niemieckiej, bin ich nicht zu laut? Sam przyjaciel Fryderyka Chopina, współczesny prawie, dyrygent, kompozytor, jego wielbiciel Ferdinand Hiller napisał tak o grze Fryderyka Chopina. Czuło się urok jego dźwięku poprzez nieobecność tego ciężaru, który narzucał Liszt, Thalberg i inni. Oczywiście, że Chopin posługiwał się forte, ale było to forte no, pełne dramatyzmu, energii, potęgi. Włosi mówią la pienezza del suono, czyli pełnia dźwięku, pełnia, blask, a nie brutalna siła. Oczywiście rację ma profesor Tomaszewski, Mieczysław Tomaszewski w swoim epokowym dziele Chopin, człowiek, dzieło, rezonans, kiedy pisze, gra Chopina pulsowała przeważnie na różnych stopniach piana, a potęgę brzmienia akcentowała w momentach kulminacji. Kwestia techniki. Znowu będziemy słyszeli pianistów o wspaniałych kompetencjach technicznych, ale słowo technika w tym przypadku należy rozumieć nie tylko jako biegłość, jako zdolność gry szybkich pochodów dźwiękowych w sposób nieskazitelny. Słowo technika należy rozumieć jako taki zasób środków artystycznych, który pozwala dziełu przemówić w całej pełni. Jeśli możemy mówić w odniesieniu do Chopina o niewystarczającej technice, to nie chodzi o to, o potknięcia, o nuty jakieś przypadkowe poza wolą pianisty, ale chodzi o to, że jest to zasób środków technicznych czyniących, że dzieło nie potrafi przemówić tym, co pragnie nam powiedzieć, a czasem staje się po prostu nieme. Krótko mówiąc, gdy chodzi o brzmieniowość, o tą sonorité pianistyki Fryderyka Chopina, to Ferdinand Hiller streścił istotę tej pianistyki w jednym zdaniu. Tak nikt nigdy klawiszów nie dotykał. Rzecz znamienna, że on używa tego słowa, którym posługują się w odniesieniu do gry Francuzi, bo na przykład Niemcy mówią, er hat einen schönen Anschlag, on ma piękne uderzenie, prawda? Schlagen, uderzać. Natomiast Francuzi mówią touché, czyli dotknięcie. Chopin, tak nikt nigdy klawiszów nie dotykał. Howard Mayer Brown, wspaniały muzykolog angielski, autor fundamentalnych tekstów w tej encyklopedii Growego, pisze jedno zdanie, zupełnie kluczowe w odniesieniu do brzmieniowości Fryderyka Chopina. Barwa dźwięku jest równie ważnym elementem dzieła muzycznego, jak jego struktura. To jest szalenie ważne zdanie. Czyli można powiedzieć, że ktoś gra absolutnie wiernie tekst. Nawet powiedzmy sobie atmosferę dzieła, jego ducha i tak dalej, ale jednego elementu brakuje. Brzmienie nie to. Już mija się z duchem muzyki Fryderyka Chopina. Rok 1837, Heinrich Heine, wspaniały poeta, ale też i znawca, koneser muzyki, pisze piękny tekst o Chopinie, którego króciutki fragment tutaj Państwu zacytuję. Polska dała mu zmysł rycerski i swoje historyczne cierpienie, Francja lekkość, elegancję i wdzięk, Niemcy zaś marzycielską głębię. Lecz on jest nie tylko wirtuozem, lecz poetą. Nic nie może równać się tej radości, jaką nam daje, kiedy improwizuje na fortepianie. W
Wtedy już nie jest ani Polakiem, ani Francuzem, ani Niemcem. Zdradza daleko wyższe pochodzenie, przybywa z krainy, uwaga, Mozarta, Rafaela i Goethego. Jego prawdziwą ojczyzną jest Królestwo Poezji. Proszę Państwa, to nie jest przypadek, to uszeregowanie trzech symboli artystycznego piękna. Mozart, muzyka, Rafael, piękno malarskie i Goethe, piękno poetyckie. Ja myślę, że właśnie poza wymiarem dynamicznym, ciszej, głośniej, jest jeszcze wymiar kolorystyczny. Ta paleta brzmień płynących spod palców Fryderyka Chopina, ona była przebogata. Chciałem Państwu pokazać teraz króciutki fragment, preludium Fismol, opus 28, fragment. To jest konkurs 2005 roku, Rafał Blechacz, ówczesny triumfator i absolutnie znakomity światowej miary pianista, i Yuma Osaki, która wtedy moim zdaniem została niedoszacowana przez jurorów konkursu. Ja chcę Państwu pokazać, że akurat w tym utworze nie udało się chyba Rafałowi Blechaczowi utrafić w tą sonoritę taką, tą właśnie ten malarski ton. Prawie że impresjonistyczna mgiełka powinna się nieść z tego preludium. Natomiast kiedy usłyszymy zaraz potem Yume Osaki, to zobaczymy, że właśnie ta delikatność, giętkość, ta impresjonistyczna, powiedziałbym nawet takie określenie Leonarda da Vinci, sfumato, taka mgiełka, rozpylenie kształtów w mgiełce. I jeżeli ktokolwiek przychodzi z krainy Rafaela wśród tych dwóch wykonawców, to niewątpliwie ta japońska pianistka. Oto wykonanie Rafała Blechacza. Yuma Osaki. Proszę Państwa, kolejny aspekt gry
sztuki wykonawczej Fryderyka Chopina to jest czynnik retoryczny. Trzeba pamiętać, że Chopin studiował u Józefa Elsnera, tak to się w tym kurikulum nazywało, kompozycji we względzie gramatycznym, retorycznym i estetycznym. We względzie gramatycznym i retorycznym. Sięgnijmy do takiej maksymy kompozytora i teoretyka z późnego baroku Johanna Mattesona, który powiedział coś takiego: kto nie umie mówić, ten też nie będzie umiał śpiewać. A nie umiejąc śpiewać, tym bardziej nie będzie umiał grać. Proszę zobaczyć, że my często uświadamiamy sobie, że oczywiście gra na instrumencie musi mieć zawsze odniesienie do śpiewu, że gra jest jakąś manifestacją śpiewu, że pierwszą wskazówką, którą musi realizować każdy grający na instrumencie, jest cantabile, czyli śpiewnie, naśladując ludzki głos. Muzyka instrumentalna, kiedy zdradza ten związek ze śpiewem, zdradza samą siebie. I to jest oczywiste, czyli odniesienie gry do śpiewu. Nie umie śpiewać, więc tym bardziej nie będzie umiał mówić. Tu rację ma Mattheson. Ale ile osób uświadamia sobie, że kto nie umie mówić, ten też nie będzie umiał śpiewać i grać. To znaczy, że nasza gra i nasz śpiew musi mieć odniesienie do tego prawzorca muzyki, jakim jest mowa, o czym starał się przekonać muzyczny świat znakomity interpretator muzyki dawniejszej, Nikolaus Harnoncourt, w takiej fundamentalnej książce Musik als Klangrede. Wtedy to się ukazało po niemiecku jako pierwsze wydanie 1982, czyli już 33 lata, prawda? Nawet mówił, że właściwie kształcenie muzyka w konserwatoriach powinno opierać się na kształceniu mówcy, prawda? Czyli kształceniu w zakresie retoryki. Zresztą, jak pisze też profesor Mieczysław Tomaszewski, Chopin na uniwersytecie chodził też na wykłady z retoryki profesora Osińskiego. Więc chciałbym Państwu pokazać teraz, jak można właśnie korzystając z pewnych zabiegów retorycznych, oszczędzić sobie nadmiernego forte. Chciałem teraz pokazać trzy wykonania pierwszej frazy motetu Jana Sebastiana Bacha, Kom Jezu Kom. Jan Sebastian Bach powtarza to pierwsze słowo kom, kom, kom i oczywiście kulminacja Kom Jezu Kom. I otóż zespół Gehinger Cantorei Helmuta Rillinga, a także La Chapelle Royale Filipa Herewege realizuje wznoszącą linię, czyli kom, 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 kulminacja, kom Jezu kom. Natomiast René Jacobs, prowadząc wykonanie z Rias Kammerchor i orkiestrą w Berlinie, robi coś takiego, mianowicie akcent jest wycofaniem dynamiki, jest ściszeniem głosu, a to działa mocniej. Kom, 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 Jezu kom. Posłuchajmy, to jest wykonanie Gehinger Cantorei. W tym samym duchu realizuje tę figurę retoryczną, no bo wiadomo, że repetycja, czyli powtórzenie, to jest gradacja, to jest narastanie, prawda, napięcia, ale można uzyskać klimaks wycofaniem głosu, nagłym ściszeniem. Na razie jeszcze mamy wznoszącą linię dynamiczną. Teraz
akcent w dynamice per inversionem, czyli odwrotnie, prawda? Ściszamy głos nagle i przez to tworzymy akcent. Wzmacniamy znaczenie tego dźwięku ciszą. Ja chcę Państwu przypomnieć, że to słynne zdanie, które zabrzmiało tu w Warszawie na Placu Zwycięstwa 2 czerwca 1979 roku, niech wstąpi Duch Twój, to przecież to była klasyczna figura retoryczna. Wielokrotnie skumulował papież, najpierw powiedział ja, prawda, drugi raz ja, wołam, trzykrotnie powiedział wołam, wołam, z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam wraz z wami wszystkimi. Trzecie, wołam w przeddzień święta zesłania. Dwa razy powtórzył, niech zstąpi Duch Twój. Wyżej, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Cisza, najważniejsze słowo, tej ziemi. To był po prostu też akcent retoryczny przez odwrócenie. Dlatego o tym mówię, żeby Państwu pokazać wyjątkowy zabieg artystyczny, jaki słyszymy w wykonaniu walca Es-dur op. 18, z nagrania z konkursu minionego. Ewgenij Bożanow, fenomenalnie uzdolniony pianista, też niestety chyba niedoszacowany przez jurorów, i on gra walca i w momencie, kiedy jest akcentowany dźwięk, taki ewidentny punkt kulminacyjny frazy, wycofuje dynamikę, gra go pianissimo, ale on robi kolosalne wrażenie. Ja Państwu pokażę ręką, kiedy ten akcent per inversionem się pojawi. Gdy mówimy o retoryce i mówimy o zaletach mowy języka mówionego, to oczywiście pierwszą cnotą powinno być elokucjo, czyli właściwe wygłoszenie, i pronuncjacjo, czyli dykcja, prawda? Wyrazista dykcja. Zresztą w odniesieniu do muzyki Karl Philipp Emanuel Bach, genialny syn Jana Sebastiana Bacha, w tym swoim traktacie Versuch über die wahre Art des Klavier zu spielen, pisze tak: Der Klavierist muss nicht nur rühren, sondern auch deutlich sein. Powinnością grającego jest nie tylko wzruszanie, ale także wyrazistość. No bo wzruszanie jest bardzo ważne, ponieważ są takie trzy wartości właśnie. Artis benedicendi, czyli sztuki pięknego mówienia. Docere, pouczenie, delectare, danie przyjemności dla umysłu, dla ucha,
et permovere, czyli wzruszenie, wstrząśnięcie. On mówi, nie tylko wstrząsaj, ale bądź wyrazisty, jeżeli grasz na instrumencie, nie tylko klawiszowym. I chciałem Państwu pokazać, jak tę zaletę w sposób idealny realizuje Tatiana Szebanowa. Usłyszymy kilkunastosekundowy fragment z Poloneza Azdur op. 53, czołowy motyw, po czym następuje ozdobnik. No niestety pianiści tak są zaprzątnięci oktawami i tak dalej, forte i tymi akordami, że po prostu już o tym ozdobniku to już niewiele myślą, no i on czasem pozostawia wiele do życzenia, a tymczasem po prostu taki szczegół, a po prostu tak potrafi błysnąć pięknem właśnie. Znakomita dykcja, wyrazistość, jak powiedziałby Carl Philipp Emanuel Bach. Posłuchajmy. Więc słusznie Jan Weber, wtedy pisząc recenzję z występu Tatiany Szebanowej, mówimy o roku 1980, druga nagroda na tamtym konkursie, pisał, co za perfekcja detalu, słowem wykończenie absolutne. A mistrz Tatiany Szebanowej, profesor Wiktor Mierżanow, mówił o mistrzostwie artykulacji. Artykulacja w muzyce to dykcja w mowie, to elokucja. To właściwa pronuncja. Wypada powtórzyć słowa genialnego Michała Anioła. Nie lekceważcie drobnostek, bo od drobnostek zależy doskonałość, a doskonałość nie jest drobnostką. Kolejny aspekt, w ogóle sztuki interpretacyjnej, ale w szczególności, gdy chodzi o muzykę Fryderyka Chopina, to jest tempo. No bo Włosi, jeszcze raz przypomnę, mówią tempo giusto, czyli tempo oddające sprawiedliwość dzieł. Otóż mianowicie my nie tylko, gdy chodzi o muzykę Chopina, ale też i w ogóle muzykę, powiedzmy sobie, baroku, klasycyzmu, jeszcze romantyzmu, w szczególności, gdy chodzi o szybkie tempa, mamy do czynienia z grubym nieporozumieniem. To grube nieporozumienie starał się wyświetlić w książce, która moim zdaniem powinna spowodować przewrót kopernikański w wykonawstwie, ale ona nie spowodowała tego przewrotu. Ja tylko przypomnę, że autorem książki był Wilhelm Reze Talsma. Książka nosi tytuł Wiedergeburt der Klassiker, odrodzenie klasyków, 1980 rok. I on postawił taką tezę i oczywiście udowodnił, że dane metronomiczne odczytywane są nieprawidłowo i że w konsekwencji części muzyki klasycznej, te szybkie części, grane są dwa razy za szybko. Ale proszę Państwa, o tym nieustannym przyspieszaniu wykonania muzycznego pisał już Johann Kvanz, a to jest późny barok. On pisze tak, 1752 rok. W dawniejszych czasach muzycy wykonywali szybkie pasaże dwa razy wolniej niż dziś. Co to są dawniejsze czasy dla Kvanza? No, jedno pokolenie wcześniej, prawda? Kiedy Bach żyje. Ich allegro assai czy presto furioso było nie szybsze od dzisiejszego allegretto. Również Mozart skarży się w liście do ojca, że Abbe Vogler przegalopował jego koncert i grał w tempie prestississimo, tak pisze Mozart. Ale proszę zobaczyć, jak zmienił się także czas wykonania chociażby Eroiki Beethovena. Klemperer 53:20, Furtwängler 52:25, Karajan 50:10, Böhm 49:45, Bernstein, nowojorskie nagranie, 49:30, Toscanini 45:50, Michael Gillen, to argentyński dyrygent, 43 minuty, a Beethovena wykonanie w czasie premiery 60 minut. Czyli 43, a 60. Ale byłaby jeszcze większa różnica,
ponieważ dziś gra się wolne części jeszcze wolniej niż kiedyś, a szybkie jeszcze szybciej. Wiemy również, że Franciszek Liszt w dojrzałym wieku zachowywał umiar w tempach, grał niezbyt szybko. Wiemy z jego listu do księżny Wittgenstein, że jego wykonanie sonaty Hammerklavier Beethovena trwało 60 minut, podczas gdy na przykład Artura Schnabla na nagraniu płytowym 40 minut, prawda? No więc jaka to jest różnica tempa? Schumann był przeciwko za szybkim tempom. Mówimy tutaj o połowie XIX wieku. Też karcił Klarę za grę zbyt szybką. Artur Rubinstein, kiedyś zapytany, dlaczego gra tak wolno, odpowiedział, bo umiem. Bo umiem. Co to znaczy umiem? Wypełnić treścią, a szczególnie dopuścić do głosu te treści, które zawarte są w dziele, pozwolić, by dzieło przemówiło w pełni swoich szczegółów, żeby wypowiedziało to, co ma rzeczywiście do powiedzenia, bo grając za szybko, proszę Państwa, sprawiamy, że dzieło staje się nieme po prostu. I teraz znowu dwie realizacje, oczywiście króciuteńki fragment. Walc Desdur, op. 64, numer 1. Najpierw Zoltan Kocis, przy czym to jest nagranie, które w serii walców opublikował właśnie Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. W ogóle znakomity pianista, ale czy to tempo? I to samo dzieło w wykonaniu Artura Rubinsteina. Kocis. Artur Rubinstein. Wracam jeszcze do tej książki Wilhelma Recetalsmy, Wiedergeburt der Klassiker, odrodzenie klasyków. Ona ma bardzo znamienny podtytuł. Anleitung zur Entmechanisierung der Musik. Wskazówka, czy też zespół wskazówek prowadzących do odebrania muzyki jej mechanicznego charakteru. Przy za szybkim tempie muzyka ma mechaniczny charakter. Proszę Państwa, jeśli Państwo pamiętacie nagranie wariacji goldbergowskich, słynne, które no właściwie spowodowało trzęsienie ziemi wśród interpretatorów muzyki fortepianowej Jana Sebastiana Bacha, nagranie wariacji goldbergowskich z 1955 roku, które z dnia na dzień nieznanego pianistę uczyniło gwiazdą światową, to ono epatowało właśnie szybkimi tempami. Ale pod koniec życia Gould nagrał jeszcze raz wariacje goldbergowskie i wiele z nich nagrał o wiele wolniej, a pisał, znaczy mówił w wywiadzie radiowym. Wiele wykonań, w tym zdecydowaną większość moich własnych, odbieram jako za szybkie. André Gide, pisarz, ale też trochę pianista, czynny pianista, codziennie jednak grał tego Chopina na fortepianie, pisze. Spędziłem z Chopinem więcej czasu, niż go poświęciłem innej osobie, jakiemukolwiek innemu.
twórcy. W muzyce Chopina wykonawca z reguły przyjmuje zbyt szybkie, nierzadko o połowę zbyt szybkie tempo. Dlaczego? Być może dlatego, że pianista chce zostać doceniony, że gdyby po osiągnięciu pewnego kunsztu sztuką o wiele trudniejszą była gra szybka niż wolna, a nade wszystko z powodu ciśnienia tradycji, bo tak się gra, prawda? I dalej żyć. Wykonawca, który w końcu ośmieliłby się zagrać muzykę Chopina w tempie, które tej muzyce odpowiada, a do tego trzeba pewnej odwagi, to znaczy o wiele wolniej niż to jest w zwyczaju, pozwoliłby ją zrozumieć i to w taki sposób, aby pogrążyć publiczność w ekstatycznym wzruszeniu, na które Chopin zasługuje. Jest oczywiste, że wiele utworów Chopina, w szczególności skerca i finały sonat, są fantastycznie szybkie, ale z reguły każdy wirtuos gra niemal wszystkie utwory Chopina, nie czyniąc między nimi różnicy. Najszybciej jak to możliwe. I to właśnie uważam za potworne. Chciałbym, kończy tę wypowiedź Żyd, chciałbym w nagłówku dzieła Chopina napisać wyborny wers Valerego. Czy jest czulsza sztuka od tej powolności? Kilka lat po ukazaniu się książki Wilhelma Reze Talsmy, Wiedergeburt der Klassiker, napisała Grete Wehmeyer, też pianistka niemiecka i muzykolog, książkę, która kontynuuje jego rozważania, jego tezy, jego sugestie. Dała jej tytuł Prestississimo, to określenie, którym wykpił Mozart nadmierne tempa w jego utworach przez wykonawców. I Grete Wehmeyer pisze we wstępie tej książki tak. Gdy zdecydujemy się muzykę do 1850 roku wykonywać w klasycznym tempie, to jest o połowę wolniejszym, doświadczamy rzeczy niezwykłych. Znane utwory zmieniają się nie do poznania. Dzieła Bacha, Mozarta, Beethovena, Schumana, Chopina odsłaniają nam, słuchaczom, nowe sensy. Objawiają się nowe, dotąd nieznane nam oblicza twórców owych dzieł. I jeszcze jedno porównanie, Walc des Dur, op. 70, numer 3. Najpierw Pascal François Samson, już to oczywiście nieżyjący pianista od 45 lat, kiedyś uczeń Alfreda Cortot, a potem ten sam walc w wykonaniu Edith Biret na fortepianie historycznym. I teraz Edith Biret. Thank you.
genialny pedagog rosyjski Henryk Neuhaus wypowiedział się, to był też intelektualista, pisał eseje na temat pianistyki, nawet jego teksty dostępne są w języku polskim, więc zacytuję Państwu jeden akapit z książki o pianistyce. Troska o rytm, o plan przestrzenny utworu muzycznego, o organizację przebiegu muzycznego jest jednym z głównych zadań pianisty. W niczym nie wykazuje się tak wyraźnie uzdolnienie ucznia, jak w wyczuciu rytmu. Proszę Państwa, Mozart mówił, że rytm jest najtrudniejszym elementem muzyki, gdy chodzi o wykonawstwo. Rytm, a więc mówiąc dokładniej, prowadzenie dzieła poprzez czas. Odrobinę za szybko, czasem odrobinę za wolno, to już jest ze szkodą dla istoty muzyki w danym dziele. Ale ja chciałem Państwu pokazać teraz ciekawy przykład, mianowicie dwa wykonania etiudy Amol z opusu 10 nr 2, czyli tak zwanej etiudy chromatycznej, zagranej najpierw przez Ingolfa Wundera, a następnie przez Yume Osaki. Czas wykonania 70 sekund w pierwszym przypadku, w drugim przypadku 70 sekund. Nie ma pół sekundy różnicy, a jednak wydaje się, że Yuma gra spokojniej, że po prostu jak gdyby wolniej. Dlaczego? Różnica w tych wykonaniach polega na organizacji ruchu. Wunder akcentuje puls ćwierćnutowy, natomiast Yuma Osaki pulsuje, właściwie u niej są takie dwa pulsy, puls półtaktowy i całotaktowy. To szalenie uspokaja przebieg tego utworu, nadaje mu wrażenie spokoju. Zupełnie niesamowita różnica przy tym samym tempie. Jest to dokładnie wystoperowane. Posłuchajmy i zachwyćmy się oczywiście dwiema wersjami, ale pouczająca jest właśnie pouczające jest porównanie. Jak można inaczej w tym samym utworze organizować przebieg dźwięków w czasie i oczywiście zmienić jego charakter w sposób radykalny. Ingolf Wunder. Mówimy o roku 2005. Yuma Osaki. Thank you.
Kolejny aspekt sztuki wykonawczej Fryderyka Chopina, do której współczesny pianista powinien nawiązać. Mianowicie stosunek Chopina do wirtuozowstwa. Przypomina mi się taki moment, kiedy do Włoch przybył francuski skrzypek Lafon i Paganini udał się na jego koncert zobaczyć, jak też tam konkurencja pracuje, prawda? No, pisze do przyjaciela Liszt, no gra dobrze, no może bardzo dobrze, ale nie zadziwia. A dla Paganiniego najważniejszą cnotą wirtuoza jest meravigliar, czyli zadziwić, porazić, rzucić na kolana słuchacza w podziwie wobec dzielności artysty. Otóż mianowicie zupełnie odwrotną postawę zdaje się przyjmować Fryderyk Chopin i istotę tej postawy chyba najpiękniej zdefiniował humanista włoski, pierwsze ćwierćwiecze XVI wieku, Baltazare Castiglione w słynnej książce Il Cortigiano. Kiedy mówi, na czym polega piękno, którego źródłem jest dźwięk, a więc na czym polega dźwięk w ogóle w kulturze, to mówi, że dźwięk polega na tym, żeby coś, co się robi, cokolwiek, czy wygłasza mowę, czy improwizuje sonet, czy gra na lutni, no cokolwiek, co wymaga pewnej kompetencji, żeby robić to, nie dając poznać, jakie to jest trudne zadanie, aż wręcz przeciwnie, sprawiać wrażenie łatwości, prawda? Mówi tak, puentując ten swój wywód, prawdziwą sztuką jest bowiem to, co wydaje się nie być sztuką. W gruncie rzeczy nie wymyśla nic nowego, tylko przywołuje starą paremię Ovidiusza, ars est celare artem. Sztuką jest ukryć sztukę. Ars po łacinie to jest kunszt, a więc sztuką jest ukryć kunszt. Sztuką jest tak działać, aby sprawność artysty nie rzucała się w oczy. To jest stosunek do wirtuozowstwa Fryderyka Chopina i dlatego Cortot najsłuszniej napisał. Chopin nie pisał dla wirtuozów. Chopin pisał dla wtajemniczonych. Chciałem Państwu teraz pokazać, że to, że Chopin nie pisał dla wirtuozów, nie oznacza, że muzyka Chopina nie jest trudna. Jest arcy trudna. Właściwie nie ma tutaj granicy takiej. Ja chciałem tutaj, przepraszam za tą dygresję, ale ona jest konieczna. Słowo trudny w języku polskim jakby nie oddaje istoty rzeczy. Po łacinie facio facere, robić. Facilis, wykonalny. A dis facilis, niewykonalny. Poza moim zasięgiem. Trudność jest zjawiskiem relatywnym. Jest to rozdziew między zadaniem, jakie stawia dzieło, a aktualnie moim poziomem kompetencji. Nie dorastam do zadania i dlatego to jest dla mnie niewykonalne. Dis facilis, difficile, jak powiedziałby Francuz, difficult, Anglik, difficile po włosku. To jest jakby jeden aspekt trudności. Ale istnieje jeszcze drugi, ciekawszy. Trudność arcydzieła jest funkcją talentu artysty, który po to dzieło sięga. Słyszałem kiedyś wykonanie koncertu Brahmsa w Poznaniu, koncertu demol Brahmsa. Grała go pianistka. Zapytałem ją, ile pani pracowała nad przygotowaniem tego dzieła. Rok, brzmiała odpowiedź. Czytam w piśmie Piano Music, wywiad z Christianem Zimmermanem swego czasu, gdzie on przyznaje, że nad koncertem demol Brahmsa pracował 10 lat. Czy to oznacza, że Christian Zimmerman jest mniej zdolny od tamtej pianistki? Wręcz przeciwnie. To oznacza, że jego geniusz nie da się porównać ze zdolnościami tamtej pani i ten geniusz sprawia, że Christian Zimmerman dostrzega w koncercie demol Brahmsa te sfery, które są poza zasięgiem jej świadomości. Ona po prostu uważa, że wszystko, co należało zrobić, już zrobiła. A on
odczytuje to wołanie dzieła domagające się dźwiękowej realizacji i dostraja swój intelekt, swoją pianistykę do tego, żeby realizacja była pełna. To na tym polega trudność. Jeszcze raz powtórzę, trudność jest funkcją geniuszu czy też talentu artysty, który po to dzieło sięga. I dlatego też w tym aspekcie chciałem Państwu pokazać trzy wykonania etiudy Amol, opus 25, numer 4. Jedno wykonanie to będzie Garricka Olsona, triumfatora konkursu chopinowskiego z 1970 roku. Drugie wykonanie Edith Bire i trzecie wykonanie absolutnie zjawiskowe, genialne, Tatiany Szebanowej. Na czym polega ta etiuda? Otóż akordy prawej ręki odbijają się synkopowym opóźnieniem od planu lewej ręki, która przerzuca się z maszynową precyzją, tak by należało, między dwoma planami przypisanymi tej ręce. No i posłuchajmy teraz, jak gra tę etiudę Garricka Olsona. Czas wykonania 110 sekund. Słyszycie Państwo pewną ostrożność, to znaczy taką czujność, żeby broń Boże nie trącić sąsiedniego klawisza. Następnie gra tę etiudę Edith Bire. Wydaje się, że zbyt ciężka jest ta interpretacja. No i gra Tatiana Szebanowa. Po prostu zjawiskowo, to jest zupełnie nie to tempo, o wiele szybsze tempo, ale właśnie ta etiuda brzmi po prostu no, zupełnie genialnie. Proponuję wysłuchać całą etiudę w trzech wykonaniach. Najpierw Garricka Olsona. A wiecie Państwo, że jak się tak zestawi chwila po chwili te wykonania, to dopiero różnica bije no nie po oczach, tylko raczej po uszach. Edith Bire. Thank you.
Tatiana Szybanowa. No cóż, kiedy porównuje się te trzy realizacje, to na tle tej trzeciej, genialnej, wykonanie Garricka Olsona jest wykonaniem etiudy. Mamy wrażenie, że artysta z powodzeniem, bez zarzutu, ale też i bez rzucania nas na kolana w zachwycie, realizuje pewien problem techniczny. Uporał się z rzutami dość szybko wykonywanymi lewej ręki. Natomiast w przypadku Tatiany Szybanowej to nie jest etiuda, ona realizuje pewną wizję artystyczną z lekkością motyla, prawda? Ta zwiewność, lekkość, miękkość, prawda? Sofficità, morbidezza, jak określają to Włosi. No i po prostu jakby na jednym oddechu, prawda? Przy czym czytelność szczegółów w takim tempie. Tempo jest szalone. Ale też i nie ma tutaj zadyszki, nie ma pośpiechu, ponieważ puls jest co dwa takty właściwie, jest stopa pulsu, prawda? Więc nie ma tego pośpiechu, a gra, różnica czasowa jest porażająca, no bo Garrick Olson 110 sekund, Szybanowa 80, różnica 30 sekund, a 30 do 80 to prawie połowa. Prawie o połowę szybciej, ale piękniej. I wtedy my, słuchając Garricka Olsona, mówimy, Boże, jakie to trudne. Natomiast w przypadku Tatiany Szybanowej zapominamy o trudności. Po prostu jest to bajecznie piękne. André Malraux, znakomity pisarz, historyk sztuki, stworzył taką kategorię Musée Imaginaire, Muzeum Wyobraźni. To jest taka kolekcja dzieł, które każdy z nas jakoś przyswoił, wziął w siebie, nosi w tej pamięci i to jest taki punkt odniesienia, czy też pryzmat, przez który my poruszamy się w świecie kultury, w świecie sztuki. Rozumiemy ten świat, jakoś go przeżywamy. To jest nasze Muzeum Wyobraźni. Otóż chcę Państwu uświadomić, że w tym Muzeum Wyobraźni są również wykonania wielu wielkich artystów, prawda? I kiedy ci młodzi ludzie tutaj 20 któregoś października będą stawali na podium zwycięzców tego konkursu, niech wiedzą, że to jest tylko mały konkurs. Natomiast ich wielki konkurs, który będzie trwał całe życie, polega na tym, że oni idąc na salę koncertową będą musieli się zmierzyć z tym Muzeum Wyobraźni, czyli z Muzeum Pamięci, z którym przychodzą słuchacze, wytrawni słuchacze na koncert i mają, słuchając X-a w etiudzie Amol, mają w pamięci Tatianę Szybanową, mają w pamięci na przykład Christiana Zimmermana, coś takiego, prawda? Christian grał też tę etiudę w 75 roku na konkursie. Proszę Państwa, w przypadku Chopina odpowiedź na pytanie, jaka jest granica doskonałości? Nie ma tej granicy. Ta muzyka domaga się nieograniczonej doskonałości. Przykład bardzo wymowny, 1927, mówię skrótowo, Szpinalski zdobywa drugą nagrodę na pierwszym międzynarodowym konkursie szopenowskim i 3 lata później w Morsz
odbywa studia mistrzowskie pod kierunkiem Ignacego Paderewskiego. Pisze z zachwytem, z entuzjazmem, co też to za mistrz, jak on mu otwiera oczy na muzykę Chopina, a przede wszystkim na koncert F-moll, nad którym pracuje. I pisze tak do mamy. Na przyszłej lekcji mam go grać na czysto. Dygat dostał rozkaz nauczenia się akompaniamentu i będzie robił orkiestrę. Paderewski chce posłuchać spokojnie. Mam Pietra jak 100 piorunów, bo jestem pewny, że potrafię zaledwie w połowie tak zagrać, jak on tego wymaga. On, czyli Paderewski, a Chopin? W każdym razie nie poznalibyście tego samego utworu teraz. Niesłychany ład, porządek, wszystko logiczne. Zapytał Paderewskiego, no mistrzu, ale jak to się stało, że ja dopiero teraz jakoś zaczynam rozumieć ten utwór, a przecież ja dostałem drugą nagrodę 3 lata temu na tym konkursie. Paderewski, być może inni grali jeszcze gorzej. Więc ta kategoria, którą stworzył Umberto Eco, dzieło otwarte, to jest takie dzieło, które właśnie zakłada twórczą interwencję wykonawcy, interpretatora, współtwórcy, zakłada dopełnienie, prawda, ożywienie jego tych miejsc niedopełnionych, to w przypadku Chopina możemy mówić o dziele otwartym w tym sensie, że granica doskonałości nie istnieje. Jeszcze więcej i jeszcze więcej. I ci najwybitniejsi pianiści mają tego świadomość. Christian Zimmermann nie odważył się nagrać etiud Fryderyka Chopina, a przecież jest pianistą nieporównanie genialniejszym niż wielu z nich, których tutaj dzisiaj prezentowaliśmy. To jest świadomość właśnie tego wyzwania, jakie dzieło stawia, czy arcydzieło. Uważam, że każdy artysta, a tym bardziej ten genialny artysta, zawsze znajduje się w sytuacji niedorastania do zadania, jakie stawia przed nim arcydzieło. Zawsze można piękniej, zawsze można doskonalej. I zresztą sam Chopin, muszę Państwu powiedzieć, nie był zadowolony ze swoich wykonań. Powiedział do jednego z uczniów. Myśli Pan, że jestem zadowolony z siebie, kiedy gram? Nigdy. Zdarzyło mi się to parę razy na dorocznym koncercie, kiedy pobudziła mnie atmosfera sali. Dopiero wówczas warto mnie słuchać. Najwyżej raz na rok. Reszta to tylko robota. Proszę Państwa, i jeszcze jeden element, który tutaj trzeba podnieść, mianowicie to cantabile, prawda? W muzyce Fryderyka Chopina. Wydaje mi się, nawet jak się przejrzy te zeszyty wydawane przez konkurs chopinowski, tam codziennie są głosy prasy, pianiści się wypowiadają, też i jurorzy, więc właściwie największe oczekiwanie to jest śpiewny ton, cantabile Chopina. Nie wszyscy zdają się temu czynić zadość. A przypomnę słowa Matesona. Ten, kto nie umie śpiewać, ten też nie będzie umiał grać. Prawda? Jean-Jacques Eigeldinger, jeden z światowej miary chopinologów, pisze tak. Dla Chopina śpiew był alfą i omegą muzyki. Śpiew jest fundamentem całej praktyki instrumentalnej. Maria Ottich, znawczyni problematyki chopinowskiej, trochę bardziej działająca we wczesnym okresie, właściwie w pierwszej połowie XX wieku, Chopin jest inicjatorem fortepianowego bel canto. Dopiero Chopin nauczył fortepian śpiewać, czyli nauczył fortepian zapomnieć, że jest w gruncie rzeczy instrumentem perkusyjnym, gdzie źródłem dźwięku jest uderzenie młotka w strunę. Chodzi o to, żeby zneutralizować tę perkusyjność instrumentu i kazać mu śpiewać. Sam Chopin refrenicznie się powtarza o tym właśnie cantabile. Do Wiery Kołogriwow, uczennicy. Jeśli chce pani grać na fortepianie, musi się pani nauczyć śpiewać.
Do Emilii von Thiem trzeba śpiewać palcami. Do innej jeszcze uczennicy. Aby uzyskać właściwy styl, trzeba wziąć model z Giuditty Pasty, z całej wielkiej włoskiej szkoły śpiewu. Właśnie. To są lata 30., kiedy święcą triumfy na estradach, w tym wypadku Paryża, wielcy soliści Belliniego, a więc ta Giuditta Pasta, dla której Bellini napisał Sonnambula, czyli Lunatyczka i Normę, Donizetti Anne Boleyn. Giuditta Grisi, druga fenomenalna śpiewaczka. Giulia Grisi, dla niej Bellini napisał Purytanów, śpiewała w tym słynnym kwartecie. Potem Giovanni Battista Rubini, król tenorów z tamtego czasu, też uczestnik kwartetu z Purytanów, co jest właściwie takim Mont Everestem wokalistyki belliniowskiej. Maria Felicita Malibran, to jest siostra Pauliny Viardo Garcia. Niestety żyła bardzo krótko, 28 lat, hiszpańska śpiewaczka, 3,5 oktawy skali, fenomenalny głos. I Maria i Paulina Viardo Garcia to samo. Proszę Państwa, Bellini był tylko 8 lat starszy od Chopina i właściwie 2,5 roku Chopin miał okazję być bardzo blisko. To znaczy nawet mieszkali blisko siebie, bywali u siebie i właściwie wpływ na twórczość Chopina i na pianistykę Chopina, wpływ muzyki Belliniego jest ewidentny. No, słyszymy w etiudzie cis-moll, opus 25, numer 7, Arioso Normy, Teneri, Teneri, Fili. Śpiew musi być punktem odniesienia do muzyki instrumentalnej, do wszelkiej muzyki instrumentalnej. Wielki muzyk niemiecki późnego baroku, Georg Philipp Telemann, wśród swoich maksym napisał też taką. We wszystkich sprawach muzyki śpiew niechaj będzie pierwszym elementem. Jeśli więc komponujesz, uczyń śpiew pierwszym dzieła elementem. A jeśli grasz, śpiewaj, śpiewaj instrumentem. No więc śpiew ma być wzorem, ale pytanie fundamentalne, które tutaj musi zabrzmieć, ale jaki śpiew, jaki rodzaj śpiewu? Czy każdy śpiew? Otóż nie każdy, tylko ten jeden, jedyny śpiew właśnie śpiewaków Belliniego, śpiew tamtego czasu. Tak się składa, że właśnie na przełomie lat 30. i 40. XIX wieku, Bellini jeszcze żyje, następują w śpiewie operowym radykalne zmiany. Powiększa się orkiestra zespołu teatralnego, a więc zwiększa się masy, wolumen, prawda, brzmienia. No i żeby sprostać tej masie brzmienia, śpiewacy muszą śpiewać coraz głośniej, coraz potężniejszym głosem. Zmienia się wobec tego w sposób radykalny technika śpiewu. Jak radykalny? No to przekonał się o tym Rossini na premierze Wilhelma Tella w Lukce, gdzie tenor wziął wysokie C właśnie rejestrem piersiowym. Potężny, silny dźwięk z mocnym ciśnieniem słupa powietrza na struny głosowe. Uważał, że to jest śpiew wynaturzony i właściwie zrozumiał, że kiedy ten śpiew wchodzi w tej chwili w modę, to właściwie jego czas już się skończył, bo ta wykwintność ornamentyki dźwiękowej będzie poza zasięgiem tak śpiewających śpiewaków. Ale charakter zmian, które się dokonały, zdiagnozował najlepiej Manuel Rodriguez Garcia. To był syn Manuela Vicente Garcia, tego, który wykonywał w Cyruliku Sewickim główną partię. Właściwie to był wybitny śpiewak i on wykształcił tego swojego syna i również Malibran i Paulinę Viardo Garcia. Ale Manuel był świetnym śpiewakiem, a także pedagogiem, rasowym pedagogiem i co więcej badaczem, który do badań nad zmianami fenomenu śpiewu podchodził metodą naukową. On wymyślił specjalny instrument, którym badał struny głosowe. I zdiagnozował ten cały proces w swoim słynnym traktacie, 1867 rok, Traité complet de l'art du chant, traktat o śpiewie. No i wskazał, na czym polega różnica między tym aktualnym śpiewem romantycznym, który do dzisiaj panuje w operze,
a tym, którym on określił mianem staroklasycznego, który właściwie rozwinął się na przełomie XVI i XVII wieku i trwał do 30. lat XIX wieku. Otóż pierwsza różnica polegała na tym, że w tym śpiewie romantycznym właśnie szeroko otwarte usta śpiewaka, a jednocześnie potężny ciśnienie słupa powietrza na struny głosowe, w związku z tym siła głosu i wolumen, podczas gdy śpiewacy staroklasyczni, a więc śpiewacy Belliniego, tych, których podziwiał Chopin, których stawiał za przykład swoim uczniom, naśladuj śpiew, ale taki śpiew, to oni śpiewali z bardzo dyskretnie rozwartymi ustami i bez specjalnego ciśnienia słupa powietrza. Zresztą nawiązywali tym samym do rad dawniejszych mistrzów. Giuseppe Carlino, XVI wiek, radził: śpiewak nie powinien wydobywać głosu z impetem i z wściekłością, niby dzikie zwierzę. Winien śpiewać głosem umiarkowanym. Ten sam czas Giovanni Camillo Maffei: gdy śpiewasz, usta twoje niech będą otwarte nie więcej, niż gdy rozmawiasz z przyjaciółmi. Druga różnica między śpiewem romantycznym a śpiewem staroklasycznym, a więc belliniowskim, dotyczyła mobilności głosu. Oczywiście coś za coś, siła głosu i potęga wolumenu pociągała za sobą osłabienie mobilności czy ruchliwości głosu. Natomiast w tym śpiewie staroklasycznym te wszystkie fioritury, ornamenty, którymi dzisiaj tak poraża nas na przykład Cecilia Bartoli, one po prostu były jakby w zasięgu ręki, a one stały się niedostępne dla późniejszych śpiewaków. No i wreszcie skala barw głosu. Skala barw w przypadku śpiewu romantycznego zredukowanego do takiego la voix sombre, głos przyciemniony, a skala barw pełna, bardzo bogata, prawda? No i wreszcie skala wysokości. Otóż mianowicie przy obciążeniu głosu siłą skala się zmniejszała. Na przykład Marie Brown i Paulina Viardot Garcia dysponowały skalą 3,5 oktaw. Zresztą Giulio Caccini, dedykując swoje utwory publikowane na początku XVII wieku, Nuove Musiche, zadedykował tenorowi, który dysponuje również skalą basu. No i cóż, ta szlachetność brzmienia, ta delikatność, ta niesłychana ruchliwość, głos poetycki, mieniący się pełną skalą barw, to jest ten ideał, do którego nawiązywał Chopin, a którego to ideał teraz na przykładzie fragmentu krótkiego Vincenzo Belliniego i Capuletti e i Montecchi usłyszycie Państwu w wykonaniu niezrównanej Nathalie Dessay. Proszę zwrócić uwagę też na blask dźwięków piano. Ten dźwięk ma światło. I proszę zwrócić uwagę, że na długim dźwięku śpiewanym ten dźwięk nie zajmuje tylko czasu, tylko jest rozwijany, on rozkwita światłem, to jest messa di voce i poza tym zanika do absolutnego pianissimo, ale nadal ma światło. To jest śpiew Belliniego. To jest wzorzec dla muzyki Fryderyka Chopina.
Traité complet de l'art du chant, czyli w tym swoim traktacie o śpiewie, przypomnę datę, 1847 rok, który zdiagnozował radykalny przełom, jaki dokonał się w sztuce śpiewu na przełomie lat 30. i 40. Garcia proponuje potrójny podział: canto spianato, canto fiorito, śpiew ozdobny, i canto declamato, styl deklamacyjny. Jeśli chodzi o definicję tego spianare la voce, a nas to interesuje, ponieważ brzmi dość zagadkowo pierwsza część opusu 22 Andante spianato, prawda? O definicję tego spianare la voce, to łączono to pojęcie właśnie z kantyleną Vincenzo Belliniego. Poświadcza to Blaise de Barry. Cytuję: żywe i błyskotliwe powaby i skrzące się kolory, nieco przeładowaną ornamentację w duchu metody Rossiniego, Bellini zastąpił śpiewem wzruszonym i drżącym, rozczulającym kantyleną, słowem śpiewem spianato, jak mówią w Italii, śpiewem w pełnej wymowie jego ekspresji. Zwróćcie Państwo uwagę na daty. Wielki Polonez Esdur powstał na przełomie roku 1830 i 31, a Andante spianato na przełomie 34-35. Czyli to jest ten czas, kiedy dopełnia się życie Belliniego. Młodziutki kompozytor umiera w 35 roku. I Andante spianato jest takim wcieleniem właśnie ideału piękna wokalnego, jakie reprezentuje śpiew bellinioski, i o tym należy pamiętać, wykonując ten utwór. Posłuchajmy zatem jego fragmentu. Thank you.
To jest nagranie z 2005 roku, nagranie konkursowe Yumi Osaki. Chciałem zamknąć te rozważania na temat gry muzyki Chopina, która powinna upodobnić się do pianistyki samego kompozytora, ponieważ jak doszliśmy do przekonania i z wypowiedzi cytowanych na wstępie naszego spotkania, wynika, że właśnie sam Chopin dopiero pokazywał istotę swojej muzyki. I rację miał Robert Schumann, kiedy wysyłał list do Hertla, że Brahms musi sam pojechać do Lipska i pokazać, jak on gra tę sonatę C-dur czy sonatę Fis-mol, bo inaczej, jeśli on sam jej nie zagra, to oni nie będą mieli pojęcia, co to jest za muzyka, bo nuty tego nie oddają. Nuty tego nie oddają. Więc należy nawiązywać, jak tylko to możliwe, do tego ideału gry, jaki ucieleśniał sam Fryderyk Chopin. Oczywiście wszystkie te źródła, które są w zasięgu ręki dzisiaj, one są ważne, natomiast ważny jest również sam tekst nutowy, który, rzecz oczywista, nie zawiera wszystkiego, ale zawiera bardzo wiele wskazówek, jak ta muzyka powinna zabrzmieć. I o tym mówi Georges Mathias, to był uczeń Fryderyka Chopina, kształcił się pod jego kierunkiem w latach 1838-43 i później prowadził klasę w konserwatorium w Paryżu, przyczynił się do ugruntowania zasad stylu chopinowskiego w drugiej połowie XIX wieku. Co on powiedział? Chopin grał, jak komponował. To znaczy, że rzeczywiście w tekście, który przekazał potomności, jest ślad jego gry, jest wskazówka, jak to ma brzmieć. No i ja starałem się Państwu w krótkich, prostych, żołnierskich słowach o tym opowiedzieć, a jeszcze może na zakończenie zadedykuję pianistom konkursu, których będziemy podziwiać już za kilka dni. Jeszcze raz przypomnę słowa Giovanniego Camillo Maffei, który mówił: gdy śpiewasz, usta twoje niech będą otwarte nie więcej, niż gdy rozmawiasz z przyjaciółmi. Dziękuję Państwu za uwagę.